Jakie dyrektor studiował w Krotowie? Taki tytuł tego naszego dzisiejszego spotkania. Panie rektorze, to zacznę od takiego wprowadzającego pytania. Kiedyś słyszałem tę opowieść dotyczącą momentu, kiedy przyjechał pan tutaj, podobnie jak dzisiaj młodzi ludzie, i zobaczył Krotowo. I co się wtedy wydarzyło? Dzień dobry państwu. Tak, to powiem szczerze, nie wiem, czy wy chcecie takich historii słuchać, ale to było dokładnie 40 lat temu. Nie było jeszcze dni otwartych, nie było takich imprez, jak tutaj dzisiaj mamy. Wtedy uczelnia się tak nie otwierała, jak my dzisiaj się otwieramy na was. Natomiast pamiętam to dokładnie, bo moje dwie koleżanki, które ze mną uczyły się w jednej klasie w liceum, postanowiły poprosić mnie o to, żebym z nimi przyjechał do Olsztyna, ponieważ one chciały studiować biologię na WSP. Wówczas jeszcze. No, ja bardzo chętnie skorzystałem, tym bardziej, że w Olsztynie do tej pory nie byłem pierwszy raz, więc pojechaliśmy. No i pojechaliśmy najpierw na tą żołnierską, nie wiem, czy wiecie, gdzie to jest. Dzisiaj tam jest Wydział Nauk Społecznych, za chwilę już będzie przeniesiony tutaj do Krotowa, do tego pięknego budynku opodal. Natomiast nie zrobiło to na mnie wielkiego wrażenia, powiem szczerze. I ponieważ ja nie miałem zamiaru studiować w Olsztynie, no ale skoro już tutaj jestem, słyszałem o miasteczku akademickim, o kampusie w Krotowie, więc stwierdziliśmy, że musimy to Krotowo zobaczyć. Tym bardziej, że ktoś nam na przystanku powiedział, jedźcie do Krotowa. No i pojechaliśmy do Krotowa. Ja pamiętam doskonale moje pierwsze wrażenie, bo to nie był dokładnie 40 lat temu, powiedziałem, ale to był kwiecień, już wiosna była. Było słońce, Krotowo zaczynało kwitnąć, więc możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało. I wtedy powiedziałem, nie, nigdzie indziej, tu chcę studiować. Zakochałem się w tym miejscu od pierwszego wejrzenia. No, trzeba było jeszcze zdać egzaminy wstępne, bo wtedy tak to wyglądało. Matura maturą, ale jeszcze egzaminy wstępne. To była druga przygoda tutaj w Krotowie. Ciężko było się ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, bo wszystko strasznie rozpraszało dookoła. Pamiętam do dzisiaj, nie wiem, czy wy jesteście w stanie zidentyfikować wierzbę płaczącą tuż przy molo. Ona się już trochę nieco bardziej pochyliła, ale ona ma taki sam wygląd, jaki miała 40 lat temu. To jest, ja to drzewo bardzo zapamiętałem wówczas, bardzo mi się spodobało. No, tak jak powiedziałem, zakochałem się w Krotowie od pierwszego wejrzenia. I tak zostało. To Krotowo się zmieniało przez lata, ale zmieniało się na lepsze, bo z jednej strony nie straciło tych swoich walorów naturalnych, bo uczelnia przez lata dbała o to, co ma, nawet rozwijała, choćby renowacja naszego parku sprzed dwóch lat chyba. No ale z drugiej strony nie było tej biblioteki, nie było Wydziału Humanistycznego, nie było powstającego teraz budynku Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Prawa i Administracji, Kortosfery i jeszcze pewnie kilku innych ważnych miejsc. Powiem szczerze, że było tylko Krotowo 1, czyli to stare Krotowo, akademiki nad jeziorem i potem była pustka kompletna i daleko nam się wydawało, że to jest daleko, daleko, daleko weterynaria, bo ona już była. Oczywiście nie było żadnej komunikacji z tym miejscem, czyli pętla była, no dzisiaj już też tam pętli nie ma, to jest sam początek przy stadionie w Krotowie. I trzeba było tak sobie tam pieszo chodzić, ale to miało też i zalety, bo przechodziło się przez całe Krotowo, jeszcze bardziej można było podziwiać piękno tego miejsca. Więc tak, to niesamowicie się rozwinęło tamtego czasu. Teraz właściwie możemy powiedzieć, że już mamy centrum tu, w tym miejscu, gdzie jest biblioteka, teraz oddamy niedługo te budynki. Budynek dwóch wydziałów, jest centrum humanistyczne, jest kortosfera, centrum konferencyjne. No i weterynaria już jest jakby nie oddalona, tylko właśnie w tym wszystkim, w tym całym kompleksie. Dzisiaj trochę bardziej matematyka jest oddalona, no ale razem z ośrodkiem jeździeckim myślę, że ten kompleks jest świetny.
Kurtowo się zmienia i będzie się pewnie zmieniało, bo kolejne inwestycje w kolejnych latach pewnie już są zaplanowane, no ale myślę, że to, co najbardziej interesuje osoby, które dzisiaj gościmy w Kortowie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, to oferta kształcenia, studia. Powiedzmy w paru zdaniach, co charakteryzuje tę ofertę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, jak ona też się zmienia i pod czyim wpływem, co ma wpływ na to, że pojawiają się choćby nowe kierunki. No cóż, proszę Państwa, przede wszystkim naprawdę być może tego od razu nie będziecie widzieć, ale ogromną zaletą oferty, którą kierujemy do Was, jest to, że wszystkie kierunki kształcenia powiązane są z również prowadzoną na bieżąco działalnością naukową. To jest wielka zaleta, dlatego że nauczyciele akademicy, którzy uczestniczą w procesie kształcenia, wykładają, prowadzą ćwiczenia, laboratoria, prowadzą zajęcia w pracowniach, to są specjaliści pierwszej klasy, profesjonaliści, którzy rozwijają się naukowo, ale nie tylko naukowo, bo stawiamy bardzo mocno na taką synergię nauki z praktyką, więc to wszystko jest uaktualniane i to jest wielka zaleta tej oferty. To jest jedna rzecz. Druga, różnorodność oferty, czyli praktycznie możecie wybrać sobie z dowolnego obszaru dowolny kierunek, ponad 70 kierunków kształcenia na studiach pierwszego stopnia, na studiach drugiego stopnia, no kilka kierunków, to już decydują o tym również przepisy, jest w postaci 5-letnich lub 6-letnich, tak jak lekarski, jednolitych studiów magisterskich, ale tak czy owak są to studia wyższe i ta oferta jest zamknięta właściwie we wszystkich obszarach. Znowu odwołam się do tych obszarów prowadzenia badań naukowych, bo nie chcę Was tutaj zanudzać, ale klasyfikacja jest taka, że cała nauka jest zamknięta w 8 dziedzinach i 40 kilku dyscyplinach. W obrębie tych dziedzin jest ileś tam dyscyplin. W uniwersytecie naszym obecne są praktycznie wszystkie. I to jest też wielka zaleta tego miejsca, bo każdy coś znajdzie dla siebie. Zachęcam zresztą do tego, byście nie wybierali jednego kierunku, a spróbowali wybrać więcej niż jeden kierunek. Nawet jeżeli później będzie trochę trudno pogodzić jeden z drugim, to myślę, że docenicie też to, że można studiować. No, myślę, że 3 kierunki na raz to raczej już się nie da, bo to już by było bardzo trudno, ale 2 uważam spokojnie można studiować, tak żeby ten swój rozwój zaplanować troszeczkę szerzej. Zachęcam do tego. A druga rzecz, pewnie nie wiem, czy Pan mnie będzie o to pytał, ale ja już od razu o tym powiem. Drodzy Państwo, samo studiowanie. My wszyscy to pamiętamy, ja też to pamiętam. Pamiętam, jak byłem studentem i co czułem, jak odbierałem uczelnię, jak do tego podchodziłem. Samo studiowanie, chodzenie na zajęcia, to jest fajne, to jest super, bo człowiek się uczy, rozwija, ale korzystanie z możliwości dodatkowego rozwoju. Czyli takiego już może mniej spersonalizowanego, ukierunkowanego na zawód, ale my to nazywamy kształtowanie kompetencji generycznych. Jakkolwiek to brzmi, chodzi o to, aby wykształcić w sobie takie plastyczne podejście, bo wszyscy doskonale wiecie, a wy chyba najbardziej, że świat się bardzo szybko zmienia i my musimy do tego, za tymi zmianami nadążać. Im bardziej będziemy elastyczni, tym szybciej się dostosujemy do zmieniającego się świata i będziemy mogli w bardziej elastyczny sposób planować nasze życie. To jest bardzo, bardzo istotne. A więc koła naukowe. Dzisiaj tutaj prezentują się, miałem trochę możliwość przejść przez pokazać, zobaczyć stanowiska kół naukowych. Naprawdę jest co obejrzeć. Tych kół naukowych jest u nas ponad 200
30, nie pamiętam dokładnie ile, strasznie dużo, świetnie działające. Druga rzecz, wszystkie agendy kulturalne, które działają w obrębie Akademickiego Centrum Kultury, ale również Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, który mieści się na Wydziale Sztuki, to jest wszystko dla studentów. Także dla pracowników. Chcemy się integrować, nie chcemy stwarzać żadnego dystansu pomiędzy nauczycielami akademickimi a studentami. I trzecia rzecz, sport. Sport akademicki. To jest coś, co jest nam bardzo, bardzo potrzebne do życia i nie tylko sport wyczynowy, ale taki ogólnorozwojowy. Myślę, że tutaj na terenie Kortowa, jak będziecie spacerować, będziecie w stanie zauważyć, ile jest różnych boisk do piłki siatkowej, do piłki, do kosza, do innych dyscyplin, stadion lekkoatletyczny, który jest dostępny, hala sportowa, basen. A mamy w planie rozwijać również tą infrastrukturę sportową, bo takie są potrzeby. Więc w zasadzie każdą sferę życia możecie rozwijać tutaj w Kortowie, w kontakcie z przyrodą, w kontakcie z naturą. Tego nie ma w innych ośrodkach. Naprawdę, wierzcie mi, nie ma tego w innych ośrodkach. Kampus Kortowski, nasz kampus UWM jest naprawdę wyjątkowym miejscem w skali na pewno Polski. Drugiego takiego nie ma w Polsce. Ale ja śmiem twierdzić, że również możemy konkurować z Europą i światem. To jest wyjątkowe miejsce, wyjątkowo energetyzujące też. Także zapraszamy. Tymi warunkami uniwersytet, większość, może wszystkie polskie uczelnie bije na głowę, ale warto też podkreślić, że poziom kształcenia, poziom prowadzonych badań to też jest coś, czym UWM może się chwalić. Tak, oczywiście. Drodzy Państwo, no, ja podkreślałem, że bardzo ważny jest ten związek nauki z dydaktyką, czyli inaczej mówiąc, nasi nauczyciele akademicy są badaczami, aktywnymi badaczami. No i znowu chcę podkreślić, że jesteśmy jednym z pięciu uniwersytetów w Polsce, który w ostatniej ewaluacji efektywności naukowej nie uzyskał oceny niższej niż B+. To jest bardzo istotny wynik. Jeden z pięciu uniwersytetów. W ogóle szkół, uczelni w Polsce publicznych jest około 120. Więc myślę, że mamy z czego być dumni i to jest też dla Was, bo nie ma uczelni bez studentów. To my jesteśmy tutaj dla studentów i dla społeczeństwa, bo badania naukowe, innowacje to również wymiar taki ogólnospołeczny. Także no, jesteśmy dumni z tego. 24 dyscypliny naukowe były ewaluowane. To jest też warto podkreślić, że takich uczelni, które poddały ewaluacji tak liczne dyscypliny, jest niewiele. Też kilka w skali kraju. Bo są uczelnie, które poddawały na przykład tylko 3 albo 6 albo a powiedzmy do 12 dyscyplin, my poddaliśmy ewaluacji 24 i to nie koniec, bo na następną ewaluację zaplanowaliśmy dodatkowo jeszcze 3. Także rozwijamy się i to jest istotne. To może jeszcze ode mnie jedno pytanie a propos tego rozwoju właśnie, bo mówiliśmy o przeszłości, o Pana początkach tutaj w Kortowie, mówiliśmy o tym, co dziś. A jak będzie rozwijał się uniwersytet? Mamy plan rozwojowy jeszcze na kilka najbliższych lat wyraźnie nakreślony. Co możemy tym, którzy spędzą tutaj być może 5-6 najbliższych lat, powiedzieć o tym, jak ta uczelnia będzie wyglądała w 2030 roku na przykład. No tak, to trzeba zamknąć oczy i sobie wyobrazić. Szanowni Państwo, przede wszystkim my mocno stawiamy na zrównoważony rozwój. Jakkolwiek to nie brzmi, to się już może nam trochę osłuchało, ale w tym zrównoważonym rozwoju zamyka się właściwie dobrostan naszego życia w całości.
z uwzględnieniem również natury, środowiska, klimatu, pracy w przyjaznych warunkach, studiowania w przyjaznych warunkach, w zgodzie z naturą. Tak bym chciał, by wyglądał kampus. Tak bym chciał, byśmy się tutaj wszyscy czuli właśnie jako gospodarze tego miejsca, z szacunkiem do tego miejsca i z tym wrażeniem, że jest nam tutaj dobrze. To tak ogólnie. Jak wiecie, mamy tutaj jeziora, mamy park piękny, zabytkowy. O ten park musimy dbać, bo to jest coś, czego drugi raz się nie zbuduje. Zamierzamy jeszcze zainwestować trochę w infrastrukturę, poprawić ją, bo ta część kortowa pierwsza, jak zauważyliście, to stare budynki, które już trochę wymagają odnowienia, bo tego potrzebują, ale to jest zabytek również, więc musimy wrócić do dawnego wyglądu tych budynków. Ale też chcę powiedzieć, tak wspomniałem o tym, że chcemy inwestować również w infrastrukturę sportową, bo trzeba ją odnowić. Mamy nowoczesny basen, ale to właściwie jest najnowszy budynek z tych sportowych. Natomiast hala sportowa już też wymaga zmian, więc odnowienia, więc to też będziemy chcieli robić. Ale rozwój to nie tylko to, co widzimy na zewnątrz. Przede wszystkim non-stop musimy inwestować w laboratoria, w nowoczesną bazę badawczą, bazę dydaktyczną i korzystać z każdej możliwej ścieżki finansowania, żeby ten standard podnosić. Dzisiaj pewnie będziecie odwiedzać te miejsca i będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądają nasze pracownie. Myślę, że mamy z czego być dumni. To jest wszystko dla studentów, dla doktorantów, bo uniwersytet jest nastawiony na rozwój. To jest to miejsce, gdzie ten rozwój powinien być widoczny najbardziej. Także będziemy również inwestować w rozwój infrastruktury badawczej. Jeszcze jest jedna rzecz, jedna taka bardzo ważna dla osób, które chcą studiować na kierunku lekarskim, na kierunkach medycznych. Zamierzamy zainwestować ogromne pieniądze w budowę nowego szpitala klinicznego, kompleksowego, takiego, który zaspokoi wszystkie potrzeby dydaktyczne i badawcze, kliniczne tego obszaru kształcenia, jakim są nauki medyczne z kierunkiem lekarskim, pielęgniarstwem, ratownictwem, położnictwem, dietetyką, być może w przyszłości również farmacją, bo o tym też myślimy. Więc to jest przed nami, ale myślę, że to nie jest perspektywa oddalona aż do 2030 roku. Myślę, że to się ziści trochę wcześniej. Z tych najbliższych wydarzeń związanych ze zmianą w Kortowie, to na pewno tych, którzy są zainteresowani kierunkami studiów na Wydziale Nauk Społecznych czy Wydziale Prawa i Administracji, możemy już poinformować, choć być może ta wiedza do nich dotarła, że rozpoczną studia już w tym nowym, pięknym budynku, prawda? Tak, jesteśmy na etapie odbiorów technicznych i w zasadzie już niedługo, jak to się mówi, dostaniemy klucze i będziemy mogli wyposażać tak, żeby od 1 października rzeczywiście te dwa wydziały miały swoją nową siedzibę. To jest niesamowite. Ja już sobie wyobrażam radość tych ludzi, dlatego że przez lata całe dwa największe wydziały miały, mogę powiedzieć, najskromniejsze, najtrudniejsze warunki do kształcenia, do rozwoju, a teraz
teraz będą miały warunki, mam nadzieję, komfortowe. To teraz jest ta okazja dla was, żeby zadać pytanie panu rektorowi. Czekamy, jeśli jest ktoś chętny, by dopytać, czy o to, co dzieje się w tej chwili na Uniwersytecie, o ofertę, czy o przeszłość. To jest ten moment. Zachęcam. O, jest pani. Skąd pomysły na nowe kierunki? Dlaczego akurat te pan wybiera, żeby się rozwijały na UWM-ie? No tak, bardzo dobre pytanie. Proszę państwa, my staramy się nadążać za potrzebami. To znaczy uwzględniamy potrzeby regionu. Ja to też często podkreślam, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest uniwersytetem z ambicjami rankingowymi w świecie i to się dzieje. Jesteśmy widoczni w rankingach światowych. Mamy swoją pozycję w kraju, ale jesteśmy bardzo ważnym ośrodkiem dla tego regionu, dla Warmii i Mazur. Kształcenie kadr to jest jedna z najważniejszych rzeczy. W związku z tym musimy badać rynek zapotrzebowania i dostosowywać tą ofertę do owych zapotrzebowań. Czyli inaczej mówiąc, przeprowadzamy takie analizy, które pozwalają nam reagować w miarę szybko na zmiany, najlepiej z wyprzedzeniem, tak żeby się wpasować w te potrzeby idealnie wtedy, kiedy one są największe. No ale to nie jest też takie łatwe, ale w tą kuchnię nie będę wchodził. Ale podstawą jest to, że Biuro Analiz Strategicznych, ono jest w tej chwili nowe, ale wcześniej mieliśmy też taką jednostkę, która analizowała potrzeby w kontakcie z pracodawcami, w kontakcie z władzami samorządowymi i te zmiany, te potrzeby są uwzględniane w kreowaniu oferty dydaktycznej. Czekamy na kolejne pytanie. Zachęcam też do zadawania pytań, jak będziecie u nas studiować, prowadzącym na wykładach. Ja osobiście zawsze za tym tęsknię. Nie ma pytań. To panie rektorze, ja zapytam na koniec, wykorzystując to spotkanie jeszcze, spróbujmy w jakiś sposób młodych ludzi przekonać. Mówiliśmy już o wielu rzeczach, o miasteczku, o ofercie kształcenia, o badaniach naukowych. Czym jeszcze uniwersytet wygrywa? Czym może zachęcić młodych ludzi, żeby spędzić tutaj 3, 5, 6 lat? No, najważniejsze jest to, żeby zaufanie, jakim studenci obdarzają uniwersytet, było potwierdzone. Bo to jest, ja sobie zdaję sprawę z tego, ja też tak do tego podchodziłem, że kolejne lata życia spędzam w tym miejscu po to, żeby wykorzystać to, czego się tutaj nauczę, co zdobędę w późniejszym życiu. Ja myślę, że państwo też w ten sposób patrzycie na to. Myślę, że to, o czym już mówiłem, już trzeci raz o tym powiem. Ta synergia nauki z praktyką i dydaktyką jest niesamowicie ważna i jest wartością dodaną. Dzisiaj wystawiają się również nasi partnerzy biznesowi, jak państwo widzieliście. Widziałem Santander Bank, Citibank, widziałem Cedrop, jeszcze parę stanowisk, Budimex, który z nami współpracuje też inwestycyjnie. Różne firmy, to też świadczy o tym, że państwo będziecie mogli korzystać z miejsc, dobrych miejsc odbywania praktyk. To jest bardzo istotne. My generalnie nie rezygnujemy w naszych programach kształcenia z praktyk, choć niekoniecznie musimy je planować, ale
stawiamy na to, że ten kontakt z praktyką musi być i staże naukowe. Do tego teraz mamy, teraz się już kończy program rozwojowy Uniwersytetu, ale no, spieszę, żeby Państwu powiedzieć, że my w ostatnich 4 latach wykorzystywaliśmy ponad 55 milionów złotych na rozwój pracowników i studentów, dodatkowy, poza planami, poza programem kształcenia. Studenci mieli możliwość wyjazdu na wyjazdy studyjne, na staże w kraju, za granicą. No i nie wiem, wzbogacania swoich umiejętności, wiedzy, tych umiejętności także miękkich, związanych z umiejętnością nawiązywania kontaktów, z pracą w grupie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest niesamowicie ważne. Później w życiu się bardzo, bardzo przydaje i myślę, że warto z tego korzystać. Do tego jeszcze, drodzy Państwo, bardzo zachęcam do korzystania z możliwości wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+. To jest coś, co moje pokolenie tego nie miało. Ja pamiętam, ja też się starałem wyjechać za granicę na praktykę. Pamiętam to doskonale. Byłem w niebo wzięty, że mam szansę pojechać do Szwajcarii na drugim roku studiów. No ale to były bardzo trudne czasy i to też przy okazji warto powiedzieć, drodzy Państwo, to były czasy realnego socjalizmu i wtedy wymagano ode mnie podpisania lojalki, czyli inaczej mówiąc, wymagano ode mnie tego, żebym po pierwsze był wierny ustrojowi socjalistycznemu, a po drugie, żebym donosił na moich kolegów. Ja podarłem tą deklarację i do tej Szwajcarii de facto nie pojechałem. Ale wy dzisiaj macie możliwość korzystania z tego bez ograniczeń. To jest fantastyczna sprawa, naprawdę fantastyczna. Więc należy to cenić, należy o to dbać. Ta możliwość wyjazdów zagranicznych, nawiązywania kontaktów z kolegami, koleżankami z zagranicy, poznawania ich kultury, poznawania ich zwyczajów, bardzo nas ubogaca. Także warto. Proszę korzystać z tego wszystkiego. To wszystko daje uniwersytet, to wszystko daje kształcenie na poziomie wyższym. Naprawdę myślę, że ja generalnie powiem Państwu tak. Kiedy przychodziłem tutaj studiować, rzeczywiście, potwierdzam to jeszcze raz, zakochałem się w tym miejscu. Kierunek studiów był na drugim miejscu. To miejsce było na pierwszym miejscu. Potem się zastanawiałem, co ja mogę tutaj studiować. No wtedy to była uczelnia rolnicza, więc wybrałem kierunek rolniczy. Jakieś tam związki wcześniej moja rodzina z tym miała, więc chociaż nie bezpośrednie. Więc wybrałem rolnictwo, kierunek trudny i bardzo, bardzo mocno rozwijający. Jak wszystkie rolnicze, bo one są wszystkie, to wszystko są kierunki interdyscyplinarne, bardzo mocno interdyscyplinarne. Ale wracając do studiowania tutaj. Proszę Państwa, samo studiowanie, tak jak też już wcześniej mówiłem, to nie wszystko. Ważne jest to, jak my się tutaj czujemy, jak rozwijamy się poza salami dydaktycznymi, jak korzystamy z tego. No, Kortowiada już wtedy była słynna, choć jeszcze wtedy się nazywała Kortowiada, ale ja pamiętam boje wydziałów z moim udziałem. To nie była taka impreza, studentów było mniej też. Ale koncerty, niektóre do dzisiaj pamiętam. I zawsze to wydarzenie było takie bardzo, bardzo ekscytujące. Powiedziałbym, jak pamiętam to studiowanie, studenci się nie zmienili. Są tacy sami.
uśmiechnięci, radośni, korzystający z życia. I to jest bardzo istotne. Tacy bądźcie. I bądźcie też, nie chciałbym nauczać, ale bądźcie też wierni swoim zasadom, swoim wartościom, bo trzeba tego pilnować. Zapraszamy na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Zachęcamy też dzisiaj do skorzystania z pełnej oferty Dnia Otwartego, bo to nie tylko biblioteka. Jeśli interesuje Was któryś wydział, konkretny kierunek, zajrzyjcie tam, przejdźcie się po Kortowie, bo może to będzie właśnie to, co sprawi, że zakochacie się także w tym miejscu w Kortowie. Pan profesor Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie rektorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję, zapraszam.